Cześć wszystkim, znowu PN7, dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Ruszajmy do wioski Bedokan, ponieważ lubimy niebezpieczne miejsca z jeszcze bardziej niebezpiecznymi potworami i tak dalej. Przez migotliwy las, może ta nazwa się wzięła od tych całych ogników, które wcześniej spotkaliśmy. Kogo to obchodzi? Albo od żółtych niedźwiedzi, które również tutaj można spotkać. Tak. To jest równie prawdopodobne, jak i równie bezsensowna teoria. Okej, ale jesteśmy na miejscu. Więc save. I... Nie mogę tutaj odpoczywać. Dlaczego nie mogę? Mogę troszkę dalej. Tak, troszkę dalej już mogę. Okej. Tak lepiej. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest taka ścieżyna. O! I tutaj oto są Bedokanie. I tutaj jest oto nasz elf. Pogadajmy z nim. Przysłały mnie elfy, co się tutaj dzieje? Te jaszczuru ludy schwytały mnie i uwięziły tutaj. Nie wiem, co planują ze mną zrobić, ale nie sądzę, bym chciał się przekonać. Czy doszło do walki, czy w jaki sposób sprowokowałaś te stworzenia? Nie, zwyczajnie polowałem, gdy się na mnie rzuciły. Wyzywałem je od morderców i zdrajców. Próbowałem przemówić im do rozsądku, lecz nic do ich nie docierało. Związały mnie i przeprowadziły tutaj. Proszę wydobyć mnie z tej dziury. Spokój się, wystawili strażników. Co proponujesz? Jeżeli jesteś magiem, to może masz jakieś czary, które mógłbyś mnie uwolnić? Jeżeli nie, to może to mógłbyś zdobyć jakąś ślinę, po której mógłbym się wspiąć. Lecz będziesz musiał wpierw coś zrobić ze strażnikami. Muszę porozmawiać z ich przywódcą, spróbuję to jakoś załatwić. No nie wiem, wydają się być dość wrogo nastawieni wobec tych, którzy nazywają ciepłokrwistymi. Wszystkich, którzy nie są jaszczurami, jak oni. Uważaj i postaraj się nie być delikatny. Okej, dobra. Wydobędę cię stąd. A najpierw pomieszkujemy trochę po wiosce. Ponieważ na pewno jest tu przynajmniej jakaś rzecz ciekawa, godna uwagi. Tu nie. Szukam czegoś. O, kamienne serce. Właśnie tego szukałem. Ale potrzebujemy jeszcze dwóch. Może jak pamiętacie? Pewien schemat, który potrzebuje kamiennego serca. Tak, żelazny klucz. Do czegoś tam. W każdym razie potrzebuję jeszcze dwóch kamiennych serc. Do czegoś innego. Więc poszukam ich. Okej, to jest wódz. A tu jest zamknięta beczka. Mam nadzieję, że te kamienne serca nie znajdują się w tej zamkniętej beczce. O, tu jest drugie. Świetnie, to jeszcze pomieszkujmy. Może w końcu uda się znaleźć trzecie. O, jest trzecie. Okej, więcej nie potrzebuję. Na razie. To teraz jeszcze inną rzecz muszę znaleźć. Może już ją minąłem. O, właśnie. Ołtarz. Nie wzywaj wężowych ojców, jeśli nie śpisz zimnym snem. Wzywaj tylko, kiedy słyszysz ich głosy starości. Makal szuka kamienne serce. Biegnie z tobą i poluje z tobą. Daj mu jego kamienne serce, a stanie się szybki jak on. Ciekawe, co może mieć na myśli, mówiąc kamienne serce. Z pewnością nie klejnot, który nazywa się tak samo. Okej, pobłogosławił nas już za jedno. Więc wcale nie potrzebowałem dwóch. Ale okej. Nie zawadzi mieć zapas. Damy Magnusowi do podtrzymania. Okej, to była nasza drugie błogosławieństwo Boga. Niestety błogosławieństwa się nie nakładają na siebie.
Więc... Nie, czekaj, nie nakładają się? Nie, nakładają się chyba. Dalej mam to błogosławieństwo. Ta... Musiałem coś pomylić. W każdym bądź razie nie nakładają się, jeżeli będziemy je robić nie po kolei. Jeżeli będziemy je robić w pewnej określonej kolejności, z której mam ściągawkę, to się będą nakładać. I jest to opisane gdzieś w świecie Arkanum. Jest tego odpowiednia książka. Jak ją spotkamy, to, ją pokażę wam. Aczkolwiek to jest większa logika, myślenie, rozkminienie tej lokacji, tej kolejności samemu. Ale okej, dobra. Więc percepcja nam została. Dodatkowo jeszcze ucznictwo dostaliśmy. Albo od tego boga elfów, albo teraz. No i teraz dostaliśmy jeszcze plus do zręczności. Fajnie, fajnie. Z pewnością się przyda. No to teraz zagadajmy do tego jaszczura. Ciepłokrwisty zdrajco, morderca potomstwa. Co ciebie tutaj sprowadza? Jaką śmierć niesiesz? Jakie kłamstwa opowiesz? Przed tobą stoi Ken Kedai. Moja siła jest większa od twojej. Słucham, czy my się znamy? Pierwszy raz widzę kogoś takiego jak ty. Znam ciebie, zdrajco. Znam wszystkie wasze twarze ciepłokrwiste. Wszystkie są takie same. Twarze morderców i kłamstw niosących śmierć. Co masz na myśli mówiąc, że znasz wszystkie nasze twarze? Wasze podwójne twarze, wasze słowa, wasze kłamstwa, bedokani mieszkają tu, na mrocznych bagnach od czasów, kiedy księżyc był młody, a wody śpiewały nam pieśni. Jesteśmy starym ludem. Nie mówimy waszym językiem, nie znacie naszej natury, drogi zimnej krwi. Tak, lecz nie wszyscy ciepłokrwiści są tacy sami. Nie? Wszyscy ciepłokrwiści lękają się bedokan. Żadna ciepłokrwistwa krew nie zna drogi zimnej krwi. Wszyscy ciepłokrwiści zabijają bedokań. Kalają nasze bagna i plugawią nasze wody. Wszyscy jesteście przepojeni nienawiścią i niszczycie bez powodu. Czy ja tak czynię? Czy ktoś z twego ludu zginął z mojej ręki? Nie. Nie zabijałeś nigdy bedokan, lecz jesteś ciepłokrwisty. Wstrzymaj się proszę, a elfy? Czy one zabiły kiedyś kogoś z bedokan? Nie, spiczaste uszy nie zabiły bedokan, ale nie niszczyły naszej ziemi, lecz nie jesteśmy łatwymi ofiarami ciepłokrwisty. Łowca w innej skórze nadal jest łowcą, a Khan Krai nie przychodzi wobec tego obojętnie. Zaczekaj chwilę. Ani elfy, ani ja nie zrobiliśmy wam nic złego. Tak, twoje słowa są prawdziwe, ciepłokrwisty, lecz to nie znaczy, że tego nie zrobicie. Zgoda, nazywam się Pnio. A ja jestem Khan Krai, wódz ludu bedokan. Co cię sprowadza do naszej wioski, ciepłokrwisty? Przybywasz tu, by pomóc temu elfowi? Być może wpierw muszę się jednak dowiedzieć, co zaszło. Chcesz wysłuchać naszej historii? Proszę bardzo. Jak powiedziałem, bedokanie zamieszkiwali mroczne bagno od zarania dziejów i przez cały ten czas trzymaliśmy się na uboczu. Wiedzieliśmy o elfach, lecz oni nie zaszkodzili nam, a my szanowaliśmy ich miejsce w przyrodzie. Lecz co się stało? Mówiłeś, że ktoś poluje na twoje plemię. Tak. 4 zimy temu ciepłokrwiści przybyli na nasze bagna, zostawili śmiertelne pułapki, strzelali do nas ze swej broni i zabierali ciała zabitych. Kim byli ci ciepłokrwiści? Mówiłeś, że nie były to elfy. Nie, nie elfy. Wiem, że to nie byłeś ty, ale byli twojego rodzaju. Było ich wielu i jechali na dziwnych drewnianych stworach. Rozumiem, ludzie na wozach. Skąd przyjechali? Z południa przyjechali do mrocznych bagien przez góry na południu, a ziemia krzyczała, gdziekolwiek jej dotknęli. Nie znają natury tej ziemi, ani natury zimnej krwi, ani nie chcą poznać. Mówiłeś, że robili coś z ciałami zabitych, co? Obdzierali je ze skóry.
obdzierali ze skóry naszych starców, kobiety i dzieci, a potem wyrzucali ich szczątki na bagno. Bez żadnych obrzędów żałobnych, bez przewodnika do wężowych ojców. Kłusownicy. Bardzo mi przykro, Kankraj. Wierzę twoim słowom. Być może ty jesteś inny, może ty mógłbyś ujrzeć zimne wizje, a żalem będę prowadził wojnę przeciwko wszystkim ciepłokrwistym, widząc, że jest wśród nich choć jeden taki jak ty. Lecz mimo to będę walczył. Prowadził wojnę? Ale to tylko ci ludzie. Wiem, lecz to tylko rozlew ciepłej krwi może przynieść zadośćuczynienie. Ludzie będą ginąć, potem całe ich potomstwo, dopóki żaden nie zostanie już żywy. Tylko to może uciszyć gniew wężowych ojców. Elfy także są ciepłokrwiste. One też muszą zginąć. Proszę, musisz pozwolić mi się przekonać. Jak? Szanuję twoje słowa i widzę, że są prawdziwe, lecz jak możesz zaprzeczyć temu, że to, co spotkało mój lud, było złe? Czy nie zgodzisz się, że słusznie domagam się zapłaty? Owszem, lecz nie wszyscy muszą zapłacić. Porozmawiajmy o elfach. Tak, i powiem o tym. Zarówno węże, jak i jaszczury pochodzą od wężowych ojców, żyją z godzie w świecie. Ludzie i elfy też są takie same. Ciepłokrwiści i w związku z tym żyją według tych samych zasad. Tylko zimnokrwisty może tak sądzić. Posłuchaj mnie wreszcie. Elfy mają inne zasady, inne niż ludzie. O co ci chodzi? Czy nie są jak ludzie? Czy nie mają gładkiej skóry, nie polują z bronią, nie noszą ubrań, nie mówią jak ludzie? Wydają się być tym samym. Nie, powiedziałeś, że elfy znają potężne słowa. Większość ludzi ich nie zna. Tak, my też znamy takie słowa. To stare moce związane z ziemią i wodą. Widzę, że elfy też mają te moce. Chcąc, są ciepłokrwiste? Co my tam teraz gadamy właściwie? Nie wiem. Tak, ponieważ one są związane ze swoją ziemią. Rozumiem. W twoich słowach też kryje się moc. Być może masz rację co do tych elfów, lecz co z ludźmi? Czemu Kankraj nie miałby z nimi walczyć? Powiedziałaś mi o zimnej krwi. Jaka ona jest? Bije w nas jedno serce. Dzielimy tę samą wiedzę, ale te same pragnienia. Spojrzeć w moje oczy znaczy tyle, co spojrzeć w oczy samych wężowych ojców. Czy rozumiesz? Jest nas wiele, lecz jesteśmy jednością. Ludzie są różni, mają wiele serc, niestety niektóre są czarne. Ach, mówisz, że ciepłokrwiste serce jest pojedyncze i bije samotnie. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego elfy miałyby być dobre, lecz ludzie źli. Ale jak niektórzy ludzie mogą być dobrzy, gdy inni źli? Czy krew, która płynie w waszych żyłach, nie jest tą samą krwią? Czy nie śnicie tych samych snów? I to jest właśnie różnica. To ludzkie serca dyktują ich marzenia. Ciekawe. Więc ci kłusownicy, jak ich nazywasz, oni snują złe marzenia i dlatego zabijają mój lud. Lecz skąd mam wiedzieć, że większość ludzi nie jest taka jak oni, że każdy z was ma własne sny? Jeśli by tak nie było, czy pozwoliliby mi żyć? Nie, natura jest twardym nauczycielem. Nawet pośród bedokan, jeśli ktoś nie słyszy wężowych ojców lub nie dzieli z zimnej wizji, to jest wyrzucany lub ginie. Sądziłem, że tak samo jest pośród ciepłokrwistych. Jest tak, są źli ludzie, lecz dobrych jest wiele więcej. Tak więc Kankraj powinien walczyć jedynie z tymi kłusownikami. Jeśli większość ludzi jest
jest taka jak ty, to może drogą ciepłej krwi jest dobrą drogą. Dziękuję, że mi to pokazałeś. Jestem ci bardzo wdzięczny. A elf? Czy on może stąd odejść wolno? Tak, może wrócić do swojego domu. Nie zapomnij z nim porozmawiać, zanim odejdziesz i przekaż mu, że jest wolny. Wynagrodzę mu to osobiście i poślę elfom z lasu dary. Płynią dzięki tobie, nasze ludy będą żyły w pokoju. Zawsze do usług. Powiedz mi, co sprawdziło cię na te obce ziemię? Nie jesteś jednym z leśnych elfów. Nie pochodzisz też z mrocznych bagien. Co cię tu sprowadza? To długa historia. Nie wiem zbyt wiele o świecie poza mrocznymi bagnami, lecz bedokanie to wojownicy i kochamy tę ziemię jak żadną inną. Jeśli zechcesz, ofiarowuję ci siłę mojego ludu. W wiosce znajdziesz niejakiego Varomona. Porozmawiaj z nim i jeśli się zgodzi, to możesz go zabrać ze sobą w swoją misję. Jest dzielny i zna słowa mocy. Okej, dobra. Dzięki. Czy to wszystko? Okej, to wszystko. Heh. Dobra, znajdźmy tego Varomona. Bo łaził gdzieś taki brązowy bedokan. Może to on. O, tu jest. Skierował mnie do ciebie Kankraj. Tak? W takim razie powinniśmy porozmawiać. Zgodził się, byś mi pomagał, jeśli zechcesz się do mnie przyłączyć. Tak, wyruszę z tobą, aby wężowie ojcowie nas nie opuścili. Okej, 20 poziom. My jesteśmy na 26, więc jest troszkę opóźniony względem nas. Ale zobaczmy. Zręczność ma całkiem dobrą. Wow, walka wręcz ekspert. Łucznictwo ekspert. Więc będzie bardzo dobrym wojownikiem, jeżeli o to chodzi. Coś zna magii? Tak, zna. Zauroczenie bestii i oplątanie. Kompletnie bezużyteczne czary. Jeszcze zwinność ognia. To już troszkę lepiej. Okej, okay, a jak tam z ekwipunkiem? Tak, ma łuk. Przydałaby się jakaś broń do walki wręcz. W sumie mogę mu podarować moją katanę. Mamy coś jeszcze innego. Mógłbym mu dać też ten Claymore. Czy ten miecz, który sprzedałem. Albo ten miażdżący młot. Katanę wolę zachować samemu, więc będziesz posługiwał się tym młotem. I będzie też strzelał, dopóki nie wystrzela się ze wszystkiego. Co może nastąpić dosyć szybko. Pytanie, czy może nakładać jakąś zbroję? Pewnie nie. Rękawice może, ale... Ale zbroi już nie bardzo. Czy mam jakiś zapas rękawic? Nie, sprzedałem. Te zapasowe rękawice, które miałem. Mam tylko te krasnoludzkie, ale one pewnie dały mu jakąś szansę na krytyczną porażkę. Nawet 1% szansy na krytycznej porażki okazuje się być za duży. Okej. Okay. Na razie będzie sobie tak chodził półnagi, dopóki nie znajdziemy mu czegoś. Okej. Okay. Dzięki ci nieznajomy, wracam do Quintary. Radzę zrobić to samo. Okej, okay. Życzę miłego dnia. No i dobra. To tyle, że chyba jeżeli chodzi o wioskę Bedokan. To już trochę mnie zdziwiło. Nie oczekiwałem, że z Bedokanami perswazja pozwoli coś... coś osiągnąć. Wiecie co? Skoro już tu jesteśmy, to możemy równie dobrze pójść na tą rubinową polanę. Ojej. Czy ja zapisałem grę? Jest autosave. Okej. Okay. Ale to chyba był trochę za późno. Okej. Okay. Przez przypadek nie wiem dlaczego, ale zabiłem tego Varomona. Więc pewnie będę musiał pogadać jeszcze raz. Ta, on jest nadal uwięziony.
Więc będę musiał pogadać jeszcze raz z nim. Z wodzem Bedokan. No to zrobię poza nagrywaniem. W następnym odcinku przejdziemy się na Rubinową Polanę. I tak dalej. Wiecie co? Myślę, że to co się stało, to może ten Bedokan przez przypadek trafił któregoś z naszych i to zainicjowało walkę i... tak. Ta gra bywa brutalna. Okej, jeszcze jedną sprawę chciałem wspomnieć. Gdybyśmy mieli mniej perswazji, to ten wódz Bedokan kazałby nam pójść zabić tych kłusowników i też by potem byłby dla nas miły. Więc trochę mnie zdziwiło, że pozwolił się tylko gadką omamić i to załatwiło sprawę. Serio, to przecież jest jaszczur, to nie powinien być głupi jak but i nie dawać się nabrać na takie gadki szmatki. Okej, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.